Walka z wróblami, fryzury na pazia i zakaz gry w szachy jakie szalone reformy wprowadził do komunistycznych Chin Mao Zedong? Jest wrzesień 1945 roku. Po upadku Japonii, która jeszcze przed Drugą wojną światową kontrolowała znaczną część Chin, ogłoszono powstanie Republiki Chińskiej. Okres pokoju nie trwał jednak zbyt długo. W 1946 roku wybucha wojna domowa między Kuomintangiem, wspieranym przez Stany Zjednoczone, a komunistami pod dowództwem Mao Zedonga. Liczniejsi i bardziej zdeterminowani komuniści zwyciężają w wojnie. Mao ogłasza powstanie Chińskiej Republiki Ludowej i zaczyna reformować kraj. Jego pomysły będą utopijne i przyczynią się do śmierci milionów ludzi. Początkowo komuniści rozpoczęli kampanię trzech anty oraz pięciu anty. Walczyli z politykami opozycyjnymi, prywatnymi przedsiębiorcami czy inteligencją. Około miliona ludzi straciło życie, a dwa razy tyle trzeba było reedukować. Polegało to na umieszczeniu więźniów w obozach pracy niewolniczej, która trwała nawet kilkanaście lat. Komuniści rozpoczęli również reformę rolną. Bogatym rolnikom odbierano ziemię i dawano ją najuboższym. Problem polegał na tym, że otrzymane działki były niewielkie i nie przekraczały często 25 arów. W wyniku reformy rolnej kolejne 2 miliony bogatych Chińczyków straciło życie, a nawet 6 milionów trafiło do obozów. Rozpoczęto również reformy społeczne. Oprócz tych pozytywnych, jak chociażby zakaz małżeństw dzieci czy walka z analfabetyzmem, mnóstwo było zupełnie głupich. Zniknęła biżuteria i ozdoby. Zniknął makijaż i ujednolicono fryzury. Dla mężczyzn zarezerwowane było wojskowe strzyżenie, dla kobiet fryzura na pazia. Większość mieszkańców Chin zaczęła się ubierać w standardową niebieską lub szarą bawełnę. W 1957 roku, podczas rozmowy z przywódcą Związku sowieckiego Nikitą Chruszczowem, Mao Zedong przechwalał się, że jego państwo za 15 lat dogoni, lub nawet przegoni w wielkości produkcji towarów w Wielką Brytanię. W takich okolicznościach powstał plan Wielkiego Skoku. Jego ideą była wspólna i dobrze skoordynowana praca wszystkich chińczyków, których liczba w latach 50. przekroczyła już 600 milionów. Miała ona błyskawicznie w wyniku Wielkiego Skoku uczynić z Chin nowoczesne państwo i przemysłową potęgę. Na nieszczęście, Mao Zedong zaczął wprowadzać plan w życie. Chłopską ludność skupiono w olbrzymich komunach ludowych, Musieli oni opuścić własne działki oraz pozbawiono ich wszelkiej własności prywatnej, zwierząt, a nawet naczyń. Podczas gdy chłopi pracowali, komuny organizowały opiekę nad dziećmi i przygotowywały posiłki. Budowano kanały i tamy, ale przede wszystkim w permitywnych demarkach wydapiano żelazo. W tym dziwnym eksperymencie wzięło udział aż 100 milionów chińczyków. Rezultaty okazały się katastrofalne. Wytapiane żelazo było bardzo słabej jakości i nie rozwinęło kraju. Mało tego, chłopi zajmujący się dymarkami porzucili ziemię, która nie przynosiła plonów. Spowodowało to spadek produkcji żywności. Sytuacje pogorszyły klęski naturalne takie jak susze, huragany czy powodzie. Głód, choroby i wycieńczenie mogły spowodować śmierć nawet 65 milionów ludzi. Wszelkie pożary wywoływane przez komunistyczne planowanie, Mao Zedong gasił za pomocą benzyny. W 1958 roku wezwał obywateli do walki z czterema plagami szczurami, muchami, komarami i wróblami. O ile pierwsze trzy plagi można było zrozumieć, to o czym, według Mao, zawiniły wróble? Otóż wróblom zarzucano, że zjadając ziarno, pozbawiają ludzi owoców ich pracy. Ludzie strzelali więc do wróbli z proc, bili w garnki i gongi, wywołując tak nieznośny hałas, że wróble fruwały, aż z wyczerpania spadały na ziemię. Samo miasto Shanghai chwaliło się, że zdołało unicestwić ponad miliard tych ptaków. Nikt nie słuchał biologów, którzy głośno krzyczeli, że wróble oprócz ziaren zbóż jedzą również między innymi, szarańcze. Plaga tych owadów, która nie miała od teraz naturalnego wroga, Zdziesiątkowała po raz kolejny chińskie pola. W wyniku nieudanych reform Mao Zedong na chwilę utracił władzę w państwie, ale odzyskał ją już w 1966 roku. Zapowiedział wtedy nową reformę, którą można było opisać jako wywrócenie starego świata. Mao Zedong chciał walczyć ze starą kulturą i starymi zwyczajami. W praktyce oznaczało to np. niszczenie drogocennych zabytków i dzieł sztuki z okresu przedkomunistycznego. Zamykano szkoły i palono książki. Zakazano gry w szachy czy słuchania muzyki klasycznej. Atakowano nauczycieli i dziennikarzy. Stosowano kary w postaci publicznego upokorzenia czy zesłania na wieś. Symbolem tej rewolucji kulturalnej stała się tak zwana Czerwona Książeczka. Był to zbiór myśli Mao Zedonga, która obok Biblii jest najpopularniejszą księgą na świecie. Fragmenty chciałbym tutaj przedstawić Walka zawsze pociąga za sobą ofiary, i śmierć człowieka jest zwykłym zjawiskiem. Lecz nam w głowie są interesy ludu i cierpienia olbrzymiej większości ludu, i kiedy umieramy za lud, to umieramy chwalebną śmiercią. Mao Zedong umiera w 1976 roku. Według relacji jego osobistego lekarza, podczas swojego życia nigdy nie umył zębów. Mycie z kolei uważał za stratę czasu. Żegnają go miliony Chińczyków, nawet mimo tego, że kraj nadal jest zacofany, nawet mimo tego, że za jego rządów zginęły również miliony.